niezmiernie miło, że gościmy w murach Akademii Nauk Stosowanych tak zacne grono przedsiębiorców, biznesmenów. Naszym zadaniem jako Akademii Nauk Stosowanych, uczelni praktycznej, jest współpraca z Wami właśnie. I jak Rafał, prorektor do spraw współpracy i rozwoju, mówi do mnie, że są chętni i ludzie mówią, że dawniej nie dało się współpracować, nie wiem dlaczego. My jesteśmy otwarci na Państwa pomysły. Mam nadzieję, że to Wy będziecie inspiracją dla naszych młodych naukowców, dla naszych studentów i na tym nam bardzo zależy. Główny nasz cel, nasza misja to współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym Tarnowa i nie tylko, żeby rozwijać to miasto, żeby młodzi ludzie mogli tutaj zostać. To jest jakby dalsza część uroczystości 150-lecia urodzin Jana Szczepanika, która miała miejsce wczoraj. Wczoraj to taka była kulminacja, gala pięknie przygotowana. Tu Państwo organizatorzy stoją naprzeciwko mnie. Serdecznie dziękuję za wyróżnienie Akademii Nauk Stosowanych, za przyznanie statuetki. Życzę Państwu wielu pozytywnych wrażeń i udanych spotkań. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja powiem bardzo krótko, bo już wszystko zostało powiedziane najważniejsze. Pan dziekan powiedział, pani rektor powiedziała. Ja tylko dodam, tak właściwie uzupełniając Piotra, 2017 rok to był początek, bo wtedy powstał dział badań naukowych, który dzisiaj też jest wspierany bardzo mocno przez panią Lidię, i pani też należą podziękowania. Michała, który do nas dołączył z Kisielewicza, który do nas dołączył właśnie po to, żeby Centrum Transferu rozwijać technologii naszej tarnowskiej uczelni. I widzimy już dzisiaj po półtorej, no prawie dwóch latach działalności CTT, że jest taka potrzeba. Dlaczego wiem, że jest taka potrzeba? Dlatego, proszę Państwa, że coraz więcej i coraz większych, i coraz poważniejszych zleceń nasza uczelnia realizuje. I wiemy, że jesteśmy w stanie to zrobić. Dlatego dzisiejsze targi są faktycznie przedłużeniem działu badań naukowych, Centrum Transferu Technologii, no i właśnie targi dzisiaj. Mam nadzieję, że będziemy je kontynuować na jeszcze większą skalę i gdzieś Państwo się zarazicie nie tylko sobą, ale właśnie tą też ideą Szczepanika, bo to przy okazji i będziemy właśnie tworzyć, jeśli mogę tak zakończyć, taką tarnowską, regionalną rodzinę naukowo-przemysłowo-gospodarczą. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, historia jest ważna, czerpiemy z niej inspiracje, doświadczenie, budujemy na dobrym fundamencie, ale z wielką nadzieją patrzymy w przyszłość. I innowacje to są takie rozwiązania, które nas wprowadzają właśnie w najbliższe dni, miesiące, lata, ale w nowych okolicznościach, nowych warunkach, z wykorzystaniem tego nowego, co dzięki nauce i dobrej praktyce udaje się implementować. I takie targi są dobrym miejscem i czasem do takiej refleksji, spojrzenia w przyszłość. Na plakacie troszeczkę dalej jest jakaś postać, która patrzy gdzieś przez okulary. Przez te okulary widać zapewne inaczej. Nie jest chyba tajemnicą, że będzie to część naszej rzeczywistości już za niedługo, za kilka lat. Jak połączyć to, co chcielibyśmy osiągnąć, z tym, co możemy? To już jest pytanie również do Państwa, do naukowców. Dziękuję Pani Rektor za tą inicjatywę i za to sprzężenie nauki i gospodarki. Chyba mieliśmy do tej pory w Polsce generalnie jakiś z tym problem. Uczelnie raczej koncentrowały się na naukach podstawowych. Ta część w związku z biznesem byłaby widziana oczywiście, ale nie tak ostro jak do tej pory. A rola takich uczelni jak Akademia Nauk Stosowanych to jest właśnie bliska współpraca z gospodarką. Nie tylko z przemysłem, nie tylko z tym, co można dotknąć, zobaczyć, ale również w wymiarze społecznym, również w naukach społecznych, ale z wielką nadzieją czekamy na informacje o Wydziale Lekarskim, bo medycyna to jest ta część naszego życia, która bardzo nam jest po prostu potrzebna. Dobrze wiemy, z jakimi problemami w tej chwili polska służba zdrowia czy ochrona zdrowia się boryka. Więc
czekając na te następne targi innowacji, już widzę tą halę, pani dyrektor, a może będzie ona za mała, może trzeba będzie skorzystać z hali gimnastycznej, a być może dobudować jakieś obiekty tymczasowe, bo potrzeba nam takiego kontaktu, takiej wymiany doświadczeń. Bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do tych targów. A zobaczycie Państwo też na tych reklamach informacje, że angażowane są środki norweskie. To jest bardzo ważne, że w Tarnowie potrafiliśmy zdobyć duży, naprawdę duży grant, kilkunastomilionowy, na przeprowadzenie projektu, który nazywa się bardzo, bardzo ciekawie, bo jest takim otwarciem dialogu na nie tylko na przemysł, gospodarkę, naukę, ale również na ludzi, na mieszkańców. I ten projekt jest w części realizowany właśnie przy wsparciu funduszy norweskich i mam nadzieję, że będzie dobrze procentował. Gratuluję pani rektor i życzę wszystkim udanych rozmów, udanych targów. Nie, to jest ścieżka.